Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście witam wciąż w atmosferze adwentowej, w atmosferze grudniowej, w atmosferze oczekiwania i w atmosferze wciąż jeszcze starego roku kalendarzowego, roku pańskiego 2021. Popatrzmy, dzisiaj jest 19 grudnia. Oznacza to, że do zakończenia starego roku już niewiele dni pozostało. Tak wkrótce rozpoczniemy za kilkanaście dni nowy rok, rok pański 2022. Kochani, po co to mówię? No właśnie, jak to niektórzy mówią. Jest to okazja do tego, żeby troszeczkę tak obejrzeć się do tyłu, żeby zrobić pewnego rodzaju rachunek sumienia, pewnego rodzaju remanent, popatrzeć na te 12 miesięcy. Jakie to były miesiące? Co my żeśmy podczas tych miesięcy zrobili dobrego, a co żeśmy zrobili złego? Jakie to były miesiące? Oczywiście były to miesiące pandemiczne. Były to miesiące, które żeśmy przeżywali w atmosferze obostrzeń z racji właśnie koronawirusa. Czy żeśmy przestrzegali przepisy? To jest też bardzo ważne, proszę Państwa. My jako ludzie wierzący powinniśmy wiedzieć o tym, że jeżeli przepisów nie przestrzegamy, jeżeli je łamimy, to popełniamy nie tylko coś, co nazywa się łamanie prawa, ale popełniamy także grzech i z tego powinniśmy się spowiadać. Tak, proszę Państwa, z tego powinniśmy się spowiadać, bo łamiemy prawo, bo łamiemy właśnie to prawo, które jest prawem ustanowionym. Tak jak prawo Boże, jeżeli łamiemy, to jest grzech, tak samo prawo ludzkie, prawo pozytywne, tym razem prawo pandemiczne. Dlatego też warto zrobić jeszcze raz, podkreślam, takie cofnięcie się. Jakie to były miesiące? Co one wniosły w nasze życie? Czy są takie dni, których się wstydzimy? Czy są takie dni, które byśmy chcieli wymazać i żeby one się więcej nie powtórzyły w naszym życiu? Czy są takie dni? Czy były takie dni, które nas uskrzydlają, które nas wznoszą i które powodują, że byliśmy z tych dni bardzo szczęśliwi, nie tylko my, ale także nasi bliźni, nasze siostry, nasi bracia, może mąż, może żona, może dzieci. To jest właśnie coś, co warto zrobić właśnie podczas tych dni, które rozpoczynamy jako już ostatnich dni starego roku pańskiego, jak powiedziałem, 2021. Poza tym, proszę Państwa, no właśnie wciąż jeszcze jesteśmy w atmosferze Adwentu. Dzisiaj jest czwarta niedziela tego radosnego oczekiwania. Popatrzmy, te świece, cztery świece, które płoną przed ołtarzem, one mówią nam o tym, że Adwent dobiega końca. Jak wiemy, każda z tych świec miała swoje przesłanie, świeca nadziei, świeca pokoju, świeca radości i ta dzisiejsza świeca, dzisiejszy niedziel to świeca miłości. Słowo miłość to jest tak bardzo ważne słowo. To słowo, które wypowiadam bardzo często. Małżonkowie wypowiadają to słowo, gdy stają przed ołtarzem po to, żeby sobie ślubować. Wzajemnie ślubuje ci miłość i to, co jest konsekwencją miłości, wierność i uczciwość małżeńską. Właśnie miłość, ta miłość, która ma nie jedno imię, ale zwłaszcza to imię przebaczające. Kochani, zbliżamy się do Wigilii. I tak, proszę Państwa, już niedługo, bo w najbliższy piątek, 24 grudnia, taki wieczór przeżyjemy. Podczas tego wieczoru spotkamy się dzięki Suwalskiej Telewizji i oczywiście podczas takiego wieczoru łamimy się opłatkiem, zasiadamy przy stole wigilijnym i składamy oczywiście sobie wzajemnie życzenia. Te życzenia, które polegają na tym, że przebaczamy sobie wzajemnie, że chcemy, żeby nie powtórzyły się te błędy z przeszłości i chcemy wejść też z ogromną nadzieją i z jeszcze większą miłością w nowy rok pański, do którego przygotowujemy się. Oby ten właśnie wieczór wigilijny był wieczorem, kiedy to ustaną wszelkie smutki i spory, a pośrodku nas zasiądzie Chrystus. Oby to był dzień, wieczór, kiedy to nie tylko zwierzęta, jak to powiada legenda, próbuje przemawiać ludzkim językiem, ale my, proszę Państwa, my, ty siostro, ty bracie, ja, księże, mamy właśnie w tym dniu, w ten wieczór przemówić właśnie tym ludzkim językiem, którego na co dzień tak bardzo brakuje, a język ludzki to język miłości. To nie jest język nienawiści, to nie jest język obojętności, to nie jest język wrogości, to nie jest język wojny, ale to jest język miłości. Właśnie przemówmy w takim dniu i w taki wieczór tym językiem, o czym jeszcze będę Państwu mówił, jak powiedziałem, w najbliższy piątek, czy w najbliższą sobotę, czy w najbliższe dni, które zakończą okres Adwentu. No, też warto zauważyć jeszcze tutaj jedno świece. Oczywiście mówiłem o tej świece, jest to tak zwana roratka. Ta świeca płonie zawsze wtedy, gdy jesteśmy na mszy świętej roratniej, rano w zwykłe dni, nie w niedzielę, nie w święta, ale właśnie w zwykłe dni. Ona dzisiaj płonie tak, żebyście Państwo ją zauważyli, żebyście też pomachali tej świecy, jak też wszystkim innym świecie powiedzieli do widzenia w przyszłym roku, abyśmy tego przyszłego roku, tego przyszłego Adwentu i tych przyszłych rolat szczęśliwie doczekali, bo jak wiemy, czasy są bardzo trudne, czasy pandemiczne. Tak wiele słyszymy na temat śmierci, na temat umieralności, na temat tych chorób, na temat właśnie
właśnie tego dramatu, który przeżywamy. Zechciejmy być naprawdę, proszę Państwa, bardzo ostrożni, bardzo zdystansowani i bardzo roztropni. Tego też właśnie życzę w tę dzisiejszą, ostatnią niedzielę Adwentu. Kochani, właśnie ostatnia niedziela i gdy będziemy, chociaż gdybyśmy w Kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. W tym czasie Maria wybrała się i poszła z posiłkiem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydał ona okrzyk i powiedziała: błogosławiony jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się dzieciątko z radości w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Kochani, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, widzimy oczyma wiary i poprzez pryzmat Ewangelii te dwie panie, dwie matki, dwie święte niewiasty, święta Elżbieta, która oczekuje na narodzenie Jana Chrzciciela i oczywiście Matka Najświętsza, która oczekuje na narodzenie Jezusa Chrystusa, jej Syna, a naszego Zbawiciela. Zobaczmy, jaki jest ten piękny dialog, zobaczmy, jakie jest to piękne wyznanie Elżbiety w stosunku do jej dalszej krewnej, do Matki Najświętszej. A skądże mi to, jest zachwycone, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie. Matka mojego Pana, więc mojego Zbawiciela. Oto bowiem, skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią Ci się słowa powiedziane jej od Pana. Kochani, patrzmy te dwie święte niewiasty, podziwiajmy je, a jednocześnie módlmy się do nich o to, byśmy dobrze przygotowali się do Bożego Narodzenia, zwłaszcza do Matki Najświętszej, Matki tej roratni, Matki właśnie tej, do której wołamy w czasie Adwentu. O, daj nam, daj Jezusa, daj poprzez śpiew, poprzez modlitwę, poprzez nasze myśli, poprzez właśnie nasze, oby także nasze życie. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, życzę, żeby te ostatnie dni Adwentu były dniami, które pozwolą na to, byśmy dobrze przygotowali się do Bożego Narodzenia, byśmy nie dali się zwariować. Pamiętajmy, wszystko jest ważne, ważne zakupy, ważne prezenty, ważne różnego rodzaju inne rzeczy, ale najważniejszy jest On, bo do Jezuska, jak to powiada kolęda czy pastorałka, bo do Jezuska, do małego czaj serca pokolnego trzeba właśnie obdarować się tym sercem, które ma być pokornym sercem. Może na zakończenie taki humor przedświąteczny. Kolega do kolegi: czy już kupiłeś coś pod choinkę? A kolega odpowiada: tak, kupiłem. Co? Stojak. Kochani, nie kupujmy stojaków, mamy je, ale kupmy co innego dla Chrystusa. Kupmy to, co jest tak bardzo ważne. Przekażmy miłość w darze, tym właśnie darze, na który On oczekuje od nas wszystkich, od was ludzi świeckich, od nas osób duchownych. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na te święte, adwentowe, przedświąteczne dni. Zostańcie z Bogiem.